tematy, które przewijają się w przestrzeni medialnej, ale również pewnie w wielu emocjach nas osobistych związanych z bezpieczeństwem każdego z nas, z bezpieczeństwem kraju, dzisiaj są najważniejszymi, które chcielibyśmy z Państwem omówić, się podzielić i też pokazać, jakie są nasze kierunki działań. Jestem tutaj na tych schodach, które już tyle rzeczy widziały i zaczynaliśmy tutaj kampanię, mówiliśmy ważne rzeczy w kampanii wyborczej, ważne rzeczy dla Polski i dla Opolszczyzny, więc dziękuję, że mogę tutaj w takim gronie się spotkać, chcąc bardzo mocno, z całego serca, gorąco wesprzeć marszałka Andrzeja Bułę w kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że Opolszczyzna bardzo chce, marzy o tym, żeby mieć swojego posła do Parlamentu Europejskiego, żeby te sprawy ważne, różne, po prostu były tam widziane i załatwiane. Nie ma lepszego kandydata niż marszałek, który, wiem to z własnego doświadczenia, no, zna każdą miejscowość. Przyjechaliśmy tutaj wzdłuż i wszerz Opolszczyznę przy okazji kampanii wyborczej. Mogłem się przekonać, że wszędzie go znają, że wszędzie zrobił wiele dobrego, zna problemy ludzi, więc bardzo gorąco go wspieram. Ale też o jednej jeszcze rzeczy chcę powiedzieć, o której marszałek wspomniał. Sprawy bezpieczeństwa. Bardzo chcemy, mówił o tym wielokrotnie premier Donald Tusk, żeby Unia Europejska, Parlament Europejski zmierzyły się z tymi zagrożeniami, zmierzyły się z tą sytuacją, przed którą Polska stoi i potrzeba tam ludzi, którzy bardzo dobrze rozumieją sprawę bezpieczeństwa, którzy będą mieli się nimi zająć, którzy będą mieli kierować pieniądze europejskie też w stronę bezpieczeństwa. Tutaj bardzo silna jest kandydatura marszałka Buły, jego wieloletnia współpraca z policją, strażą pożarną, ochotniczymi strażami pożarnymi, różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa daje gwarancję tego, że te sprawy będą właśnie załatwiane. Będą pieniądze, będą regulacje i te zagrożenia, o których wciąż mówimy, które angażują wszystkie służby państwowe, angażują Polaków, ich emocje, śledzących to, co się dzieje, jeśli chodzi o różne działania na zlecenie obcych służb, planujących akty sabotażu na polskim terytorium. Jeden z tych aktów miał być zupełnie niedaleko, we Wrocławiu, więc miejmy świadomość, że te zagrożenia są wszędzie. Już nie mówiąc o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Temat bezpieczeństwa tutaj jest szczególnie ważny. Chcę powiedzieć, że byłem w Wydziale Zamiejscowym Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego tutaj w Opolu, rozmawiając z szefostwem o tym, że od 1 lipca, zgodnie z decyzją premiera Tuska, wraca delegatura do Opola, tak jak wraca do wszystkich miast wojewódzkich. Niezrozumiała decyzja premier Szydło z 2017 roku, likwidacja delegatur, ograniczenie działalności ABW. Chce mieszkańców Opola, województwa polskiego zapewnić od 1 lipca, wszystko jest gotowe, wszystko jest przygotowane. Będziemy wzmacniać Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierując więcej pieniędzy i tutaj też w Opolskim to wszyscy będą mogli odczuć. Myślę, że pan marszałek w przyszłej swojej roli posła do Parlamentu Europejskiego też będzie zabiegał o to, żeby na różne sprawy związane z zagrożeniami, cyberzagrożeniami, pieniędzy europejskich nie brakowało. Andrzeju, życzę Ci zwycięstwa. Jestem przekonany, że i Ty zasługujesz swą wieloletnią pracą dla województwa opolskiego w różnych rolach i że Opolskie zyska bardzo godnego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim i cieszę się na przyszłą współpracę właśnie w takiej roli, wiedząc, ile możemy dobrego zrobić tutaj właśnie dla naszego województwa. Ja również w tej sferze bezpieczeństwa przede wszystkim zwracam uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców Opolszczyzny, Dolnego Śląska, w tym wymiarze bardzo osobistym. Ostatnio słyszymy, jak dużo w Ministerstwie Sprawiedliwości działo się rzeczy niedobrych dla naszego bezpieczeństwa. Aby
złamać nasze relacje społeczne, aby rozedrgać społeczeństwo, abyśmy byli nieprzyzwoicie zależni od polityków pisowskich. Nie można też na to pozwolić. To również jest poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa to jest opieka zdrowotna, to jest opieka społeczna, to jest również przyszłość każdego z nas, jeżeli chodzi o miejsce pracy, o to, żeby utrzymać rodzinę. Te wymiary bezpieczeństwa, jeżeli my będziemy odczuwać je w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu i w praktyce, to my naprawdę wtedy będziemy również patrzeć przez to, że w Europie chcemy szukać sojuszników, chcemy szukać ludzi podobnie myślących, chcemy budować z państwami europejskimi systemy, które nas przed czymś ochronią, zabezpieczą. Naprawdę wyjście w sferę bezpieczeństwa od naszych potrzeb prywatnych i zawodowych w kierunku spraw globalnych nie jest oderwane od rzeczywistości, nie jest oderwane również od tej przestrzeni, w której my jesteśmy.